Cię wpierdzielam, ale ty masz tak dowodzić, że dowodzisz pojazd z pola, a pojazdowi do strzelca zdajesz polecenie. Strzelec jest sam z kierowcy. Na takie zasadzie. Tak. No ja widzę skład, dobra, przy pojeździe, więc powinienem być możliwy dowodzić pojazdu. Znaczy to jest tylko w trakcie przejazdu, nie? Dobra. Jest... No, jest problem z tym, ale musimy jakoś to ogarnąć. Tak nas tutaj mateczka Rosja wysłała z takim sprzętem, więc musimy sobie radzić. Zamelduj mi tam na długim radiu, Berku. Pierwsze mamy? Nie, nie, na kanał 32 na tym... Częstotliwość 32. Kręcisz gałką, no. Proste jak budowa cepa. Kręcisz gałką, aż się 30 na pojawi. Ja mam w ogóle, dobra. Ja wiem, co mam. To ty masz. Ja po prostu... Zameluję. Myślę, że trybunowa. 2015. Dokładnie. Anna? Projekt Tyton. Dobra. Anna. Piechota moja, wejść na drugi pojazd, czyli to jest pojazd, w tym, którym jest Rutek. Resztę wam wytłumaczę, kto jedzie, bo jest za głośno. Gdzie? Super. Tak. Właśnie o to chodzi, że nie mogę. Bardzo co? No to dzisiaj kto nie wejdzie? Tu kaktus, tak? 5 na 5. Gdzie jest Marasem? Trzeci mam kanał. Anna? Maras? Ja nie mam radia, ty? Włączy światełko. Nikt nie ma chyba. Maras, kurwa. Sam. Na pakę pojazdu. 7, 7. Robiłem zdjęcie, tylko Maras. Ty ja mam. Nie ma radia. Czy działa? Masz radio, dramat? No tak, ale jestem działanowy. Gdzie jest? Jakby Maras wychodził. To miało być dobra. Do... Słyszysz mnie, Maras? Ja cię słyszę, mam dosynki jakieś. Pojazdy. No to Maras, co jest ten? To odpowiedz, zatrzymaj się, a nie biegaj. No już, ja jestem przy, tym, przy pojeździe, ty się tak, jestem za tobą. A, kurwa, jestem obok się... ciebie, cały czas do ciebie, a ty kurwa gdzieś biegasz. No bo kurwa tam nic nie działa. Ja dobra. Jestem RHS. To widział, co to za porządki, żeby dowódca drużyny przepił. Super, masz radio? Mam, ale tylko 4-3 nie mam do komunikacji z tobą. Jak to nie masz? Powinieneś mieć. No się mi podziało. Się EQ nie wczytało do chuja. W ogóle. Jestem Rosjaninem, ale 30 lat później. Jaskier? Chodź tu. Bo nie siedzisz. Dobrze, że ja mam chociaż nocto. No ja nie mam. Ty masz masakrę. Już pędzę. Okej, okay. Jesteś w stanie wytłumaczyć tego żołnierza przyszłości? Przed chwilą sprawdziłem i z poziomu edytora wszystko jest tak jak należy. To coś po twojej stronie musi być problem. Jak? Czego ty bo używasz? Każdy z dowódców drużyn dostał taką samą formułkę co i ty. I pozostałych dwóch, no to normalnie biega tak jak pan Brezhnev. 5 na 5. Parę lat temu. Spróbuję wysiąść. A teraz się schowaj, bo ja byłem wychylony. Nie mam radia. Dobra. Okej, robimy tak. Kurwa, to jest problem, ale... Dobra, Jaskier. Oddaj mu radio. Będziemy musieli samoloty wzywać na tym samym radiu, co ten. A nie było dwóch RTO? No właśnie, jeden z nich oddaje tobie radio. Tak, właśnie. Leży na ziemi. A ty cipki masz radio, tak? No mam radio właśnie, no. I tyle. No ale tylko dwa radio mieliśmy. Dobra, bierz to radio na tym. Ale ja mam desynka i umiesz się stoją. Pozdrawiam. Tu mnie siedzisz pojedzie. Nie wiem, pobiedy. Mówię, ja muszę zostawać. Także technicznie ja już wypadam z tego okej? Okay? Dobra. Okej, Jaskier, trzymaj to radio, żeby się nie zbiło. No już schowałem. Dobra, panowie, flary dobiera tylko Stalker i ja. Reszta, kurwa, nie tykać mi flar. Ewentualnie Szakal możesz wziąć ze dwie jeszcze, jeśli masz miejsce. Biorę białe, górne. Tam się świeci ładnie na horyzoncie. Tutaj też dobra. Dobra. Podejdziemy do pojazdu Anny, bo jako i tak mają TT, podbierzemy sobie stamtąd flary. Tatiana i ten, żebyśmy mieli po jednej przynajmniej medycy i ten na jakąś sytuację i sztab. Chodźcie. Mapę można tylko w lampie oglądać. Jasne, Majku. Tutaj leci.
Okej, ty jesteś dostępcą. Biorę tą lornetkę, tylko że nie mam ani jednego, ani jednej radio. Wyjaśnię. Bierzesz ją do ręki, strzelasz. Dobra, Maras tam robi jakiegoś technicznego resa, zobaczymy jak ten, ale no i tak nie będzie radia. No jeżeli zrobimy tak, że u mnie radiooperator przekaże radio długie, tak, że będziemy musieli no, komunikować się ze śmigłowcami na tym samym radiu, co może być problemem, ale no, musimy mieć jakoś to łączyć. Znaczy, no, ze śmigłowcami, samolotami. Więc, ale to poczekamy jeszcze, aż ten wróci. Na razie dobra, u ciebie moi ludzie podbiorą flary. No, a sam co z lotnictwem? No ile tu w ogóle doleci? Zobaczymy, będzie musiał udać. Dobra. Okej. To jest ten. No chyba łaza mamy. Tak, tak, łaza mamy. Dobra. Jaskier jesteś? Dobra, to przekaż to radio. Czyli niebiescy trzymają prawą stronę pojazdu. Odwrotnie! Ale tu jeszcze obok mnie jest miejsce. Co nam, błazo zabieracie? Jak to wam? No. Czy lewy, Borys, Wasili, Kaktus. Z kwestii technicznych jesteśmy zmusieni zmienić częstotliwość radiową, na której będziemy się komunikować. Przeskakujemy na częstotliwość 34,20 i będziemy na jednym radiu ze samolotami, jeśli się do nas odezwą. Dobra, Mike? No, staram się podnieść to radio, nie? No dobra, dobra, jak podniesiesz i ten ogarniesz, jako że no, na razie nie masz... Ciężkie musi być. Kurwa. Powiem tak, przejmij dowodzenie nad swoją drużyną, jakby co, i wsadź tego Marasa do was na pakę, żeby się nie zgubił, bo on coś tam resetuje chyba. Jak się zameldujesz na radiu i ten, jako że na razie nie masz tego radia jednego, żeby się kontaktować ze swoim pojazdem, zrobimy roszadę w kolumnie, Borys wyjedzie przed ciebie na razie, żebyście nie musieli się tym ogarniać. Dobra. Borys, głoś dla Kaktus. Borys, mała rotacja, kolumnie, jedźcie na prowadzącą pozycję, Anna będzie jechała druga. Zmiana w kolumnie. Chwilowo Borys prowadzi, Anna jako druga. Jedziemy dalej. Druga, Kaktus, Tatianą, my na końcu. No, to dla nas. Żadna. Tibu. No. A my wejdziemy jakoś tutaj do tego łaza, przecież nas za dużo jest. Nie, wyjdziemy, przecież chyba tyle się z 7 osób mieści, więc tam. Wyspa, obsadź kierowcę, jak możesz. Czy sam, czy kogoś. Dobra. Mówisz, że mieścimy się w 7 osób? No okej. No jest, ty masz 4. O, co to? O, wszyscy wleźli? Chyba wszyscy. Chyba wszyscy. Ja pierdolę. Dobra. Chcesz mi się to pomyśleć. Okej, nie stoi przy nas gdzieś ten rozłączony maraz, żeby nie było problemu, że... I by można prowadzić ognik. Będę jechał do przodu, tego nie rozjadę. Dobra, to wyprzeć to BWP-a, który stoi przed nami i wjedź przed niego. Mam światło. Ale żeśmy się upchali w tym łazie. Sardynki. Jak pan Czernienko powiedział. Mike? Częstotliwość 34 i... Widziałem, że tutaj w łazie się mieści. Tak, cztery osoby mogą strzelać nawet z łaza. Co? Jeszcze 7 osób. Ostli, to ty? No pewnie, że to ty. Dowódczych tylko z oczarem. Wszędzie cię poznam, kurde. W tej brodzie. Akurat nie po brodzie. Dobra, to
ten, to co, z państw sojuszniczych przyjechałeś? To weź go ogarnij, żeby był na pace i wtedy będziemy mógł jechać. Ja pytam się odebrał. Jeśli opaliliśmy się trochę. Jeśli niesprawni, no to przejmij. To mówię, to może na dumianie jesteś, czy co? To się z moją prawą ręką stało, co to kurwa jest? Ja pierdolę, złamałem rękę chyba. Hej, halo, jesteś raz? Tak, nie wiem, czy się to działo. Kurwa, ale skaczą wszyscy. Dobra, ja mam drugi pojazd, tak? Co? Ja mam drugi pojazd. Gdzie ty z tym karabinem, co? Tak, na tym jesteś, dobra. Chcesz wyśgnąć oko komuś? Dobra. Nie chcę. To was chłopaka. Dobra, ogarnij się ten, zmieniliśmy częstotliwość radiową, dostaliście ten... Jak coś tu zacznie nam nie wiem, nie obchodzi mnie, to ten po prostu... Możemy strzelać we wszystkie strony stąd. ...innej optyki i potem zorganizuję jakąś normalną broń. To ja dostanę, bo jestem po samym środku. I tyle, na razie jakoś to wie. Co nie jeden z was od boku i... Czy to jest jasne? No... Tak, to siedzicie tak... No to jest już... Co w górę, to jest coś odsunięcie. Wiesz cały... No nie da się inaczej. Masz marazmatkę? Mam. Ten wóz jest przeciążony, kurde, on pół tony chyba będzie woził. Spoko. Ja pies malował coś takiego na drzwiach. Ja wiem, pokaż, ty. Zgadnij. Nie, wyspa, wysiadaj z tą kierowcy, ja tym nie wiem. Spoko, wsiądziesz, to mnie będziesz widział. Jest ciemno. Jak ktoś... Politbiura nas zobaczy, to nas kurde pozabijają. Ja to nie mam. A jak Talib zobaczy i jedno Mujahedin, to co sobie pomyślał? Uciekł. Ale Stasica, bo cię nie zabierzemy. Moim dowódcą. Wszędzie ciemno. Ja się boję, jak jasno jest na mojej lawie. Z przodu jest czerwone serduszko naklejone. Anna, tu kaktus, samelujcie gotowość, jak będziecie gotowi. Na biedne dzieci w Rzymskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej to poszło kurwa na PPK. Jaskie? Tak. Masz czopki? Jeszcze ja? Tak, nie wiem, co tak, tak jak pan Gorbaczow powiedział. Gorbaczow? Czego się mamy bać, a czego się mamy nie bać? Wasyli, tu kaktus, przyjąłem. Anna, zgłoś na kaktus. Kurwa. 7 osób w jednym łazie, ja pierdolę. Jeden RPG nie ma sztabu ani medyków. Nawet nie RPG, kurde, RKM wystarczy. Albo prowadzimy jedną z najszybszych ofensyw armii radzieckich w historii. 16 minuty stawiliśmy po drodze. No nie da się wyjść na pancerz na BWP? Jeszcze nie da się. No tam też będzie ci łeb wystawał. No ale już czuję się bezpieczniej, kurde. Bewok będzie bezpieczniejszy, bo ktoś go zasłoni. Wypierz bewok? Pięć na pięć. Bo jest już
Czy... Tak, słyszałem, a wy słyszeliście? Bo nie, opowiadałem... ja nie słyszę w ogóle radia. Okej, okay, zajebiście, no to... No to... No to oddawaj mi radio i chcę, żeby był z wami kontakt jakiś. No niebiesko, nie? Majku! Tak? Awansowałeś na radio. O! Co oni kurde? Majk, wiesz, to szybko będzie zrobić na temu zabijcie. Okej, jest. To zrobimy zmiany teraz w zespołach. Pucyk ci spod hełmu, wyspa wychodzi. Nie, bądź tam, my na 3-4-3 jesteśmy. Cicho, nie mów nikomu. Ty chcesz tak. Byś ściągnął. Nie wiem, jak chcesz. No, tak na 3-4-3 to ja nie mam. A ty nie masz 3-4-3. Kurwa. Nie. Dobra, Doman. Doman. Gdzie jest Doman? Ale to kurwa. Zaawansowałeś na zastępcę dowódcy. Znaczy na... Ty chcesz coś jeszcze nadudzić, zobacz. Eleganckie siedzenia, gąbką wyłożone. Masz pod sobą tych tutaj biednych. Właściwie się czepiasz, a ja siedzę pośrodku między Redem a Jaskiem. Pupa płakała, jak wstawała. Czemu masz dwie skrzynie biegów? No to ja sobie napędź cztery, mam cztery, mogę włączyć. Pekista jest przy mnie, asystent jest przy mnie. Reszta biega przy domanie, doman jest... Nie wiem, bo jest dawno zepsuty, nawet nie tuszam gdzieś. Tak, kurwa, nam Wałkor powinien odleciał 4 na godzinę, to się nie stało. Dobra. Anna, test łączności. W takim razie... Wał to już biegał, nie tak? Czy ktoś będzie biegał? Jakiegoś gońca tak, to w lusterku na tym na środku wygląda jak Stasica siedzi w środku, a obok niego dwóch murzynów, nie? No tak, wiesz. A jak będę kawałek dalej? Nie będziesz kawałek dalej. Czuję się zagrożony. Bardziej mnie został już się zagrożony. Przycisk. Mam to taki przycisk czerwony z takim wiatrakiem. Ja teraz nie wiem, czy to jest. Właśnie nie wiem, czy to jest ogrzewanie, bo nigdzie nie widzę nawiewu. Czy to po prostu jakiś przycisk, bo kurwa jakiś atomowych rzeczy, tylko ktoś tam inny sztangel pomylił. Po prostu tego na środku wywiewa. Może ten silnik to jest na fazie nuklearnej. Później powiem. Tam włączasz chłodzenie silnika. Słyszę kaktus tak, teraz. Tak, też, też słyszę, dobra. 34 i 2. Mhm, dobra, jesteś. Tylko pod żadnym pozorem wyspa tego wcisku i naciska. Bo zostajemy schłodzeni. Anna do kaktusa. To nie jest klimatyzacja, tylko to jest autodestrukcja. No tam nic. No, poczekaj. Tajna technologia, łaza. Anna do kaktusa. Nie, to jest autodestrukcja. Ty mnie słyszałeś, Majku? Ja was słyszę. Super, to ja też słyszę wszystkich oprócz ciebie. Skąd ty masz lornet? Jestem zastępcą dowódcy. 5 na 5 muszę teraz. Mieć. Tylko raz? O ty gnoj. Okej, okay, wiesz co było? To jest pierwszy czarny w rosyjskiej armii, który by je dowodził. Zajebiście, ruski sprzęt, ruska maszyna, ekstra, mamy łączkę. A ja jestem jego zastępcą, bo normalnie to sama, wiesz, jesteśmy braćmi z tej samolicy. Widać. My w ogóle jesteśmy na drodze. A, przed punktem drugim. No. Ale zobaczcie, jaki luksus to nawet są ten. Właśnie, gdzie pierwszy? Wyłącz to, bo jak włączasz, to ja już nic nie słyszę. Tak kurwa hałasuje. Jak ciągnik dziadka.
bombardowania rozpocznie. Anna, wróć na kaktus. Mogę, jak pole tu nie lubię. O, mogę wyskoczyć z pojazdu. Stasica. Zgłasza Anna dla kaktus. Nie słyszałem cię, świetnie. Dobra, też spieszeni macie się przemieszczać na A1. Dobra. Doman po prawej, a ja po lewej, moja ekipa. Dobra. No to my po prawo. I tak zawsze będzie. Dobra, my na razie trzymamy się w pojeździe. Pojazdu panowie, nie dam. Będą wsiadaj. Zboża? Każdy może. Dobra. Na razie podjedziemy za Anną. Damy na czerwono, a tak. Dobra, czerwono. Ci się zobacz, chyba w zbożu chowają. Tylko antenka wystaje. Jakiś scenariusz, jak trochę. Barney. Przyjąłem, jak Borys ruszy do przodu z BWP-em i Anna, to również możecie wtedy odbijać na Q1. My tam będziemy. Mam dobrą wiadomość. Rozumiem, że już się sztorm zaczyna. Kwatermistrz tam mam frytytki dla niegrzecznych pacjentów. Jesteśmy bardziej wysokie. Mógł pomyśleć o Dragunowie. No. Co by ci po Dragunowie, jak i tak nic nie widzisz? Tak, dobrze. Ale bym się czuł bardziej bezpieczny. Anna ma ruszać za Borysem, tak? Tak jest! Kaktus, mamy ostrzał od frontu, odpowiedzieć ogniem, przemieszczać się powoli na pozycję. Osti! Wysiadaj i chowaj się. Granatników do nas walą. Chcemy podciągnąć wszystkie drużyny na linię punktów A1, W1. Dobra panowie, jakiś przeciwnik z przodu, wszyscy podciągają na punkty A1, B1, W1. Przyjąłem. Co?
kieruje nas tam. Dobra, mniej więcej. Dobra, Jaskier? Tak. Okej. Okej, kurde. Co ty masz w plecaku teraz? Masz jakieś... Flary i amunicję. Dobra, zajebiście. Zamieniamy się plecakami, bierz radio. Bo ja i tak nie mam łączności z Majkiem, może ty będziesz miał z wszystkimi. Z samolotami i tak jest problem, ale mamy... problem łączność, to znaczy? Łączność powiedzmy alternatywną, więc... Okej, wyrzuciłem plecak. Dobra, ja też wyrzuciłem. Teraz który jest który? To ty weź ten drugi. Zajebiście, wziąłem swój. Okej, okay, dobra, to ja podmienię. Dobra. Okej, okay, słyszałeś co nadawałem do drużyn teraz, tak? Czyli że mają wszystkie wychodzić do przodu na wysokość A1, B1, U1. Poczekaj. Okej. Okay. Sprawdzę czy jeździ. Zrób test jak co nadaj i ty się przekomunikuj. Dobra, cała reszta. Ruszamy w tamtym kierunku. Tak, to ze wszystkich test łączności. Ruszamy tam. Wyspa, wy macie krótkie radio? Mamy. Okej, okay, świetnie. Mam samolot odprowadzać za nami? Wyspa, zgłoś. Zgłaszam się. Dobra, Tatiana, bierzcie pojazd i podciągajcie nim za nami, jak pobiegniemy jak my biegniemy piechotą. Okej, okay, Jaskier. Masz łączność ze wszystkimi? No, brak potwierdzenia póki co żadnego. Okay. Na 34,2, tak? Borys tutaj kaktus, zrozumiałem. Borys bez kontaktu z przeciwnikiem na pozycji. Okej, okay. Niech rozpoczną obserwację i próbują potwierdzić, czy cokolwiek jest na rogatkach miasta. Mhm. Borys tutaj kaktus, zgłoś. Borys tutaj kaktus, obserwujcie miasto i raportujcie o ewentualnym przeciwniku odbiór. O kurwa, co to tam? Będę iść przede mną, nie będę ostatni. Dobra. Dobra. Okej, nadaj Borysowi, że podciągniemy na ich pozycję pod te budynki. Kurwa. Nadaj Borysowi, że no, sztab podciągnie na ich pod ich pozycję na te pod te budynki. Borys tutaj kaktus, sztab będzie pociągał na wasze pozycje, odbiór. Ciężka wymiana z przeciwnikiem nie zalecana. Tutaj jak to zrozumiałem. Dobra, z tą ciężką przemianą, ja muszę coś widzieć. Wyspa, podciągnijcie może jakąś dłużką na lewo. Tutaj jak to zgłaszam. My również się cieszymy, że wreszcie wszystko działa tak jak powinno, odbiór. Przesunął się do przodu, tak żeby mieli ewentualnie kontakt na przeciwnika, ale niech nie zbliżają się na razie do miasta bardziej niż pozostałe drużyny. Anna tutaj kaktus, nie zbliżajcie się do miasta, utrzymujcie kontakt wzrokowy i możliwość nawiązania ogniowego kontaktu z przeciwnikiem. Czyli powiedz im, że mogą się podsunąć 50 metrów, ale nie dalej.
To nie nasz? Staczyliśmy koło i mniej więcej na kierunku 160 jest przeciwnik na polu. A nie nasi tam są na polu? Bo powinni tam... Dobra, zapytaj. Strzelali do nas jacyś ludzie z pola ze 160. Dobra, zobaczymy. Jaskier? Tak? Dowiedz się, jak tam Wasilii, czy zajął pozycje swoje? Wasilii tutaj kartu zgłoś. Daleko jest. Bardowania. Zatrzymaj. Bo ja! Tak. Uważajcie, front, coś jeździ, jakiś pojazd jeździ. Wasili, tutaj kaktus, czy zajęliście pozycję W1, odbiór. Słuchaj, silnik. Wiesz co, ja wejdę tam wyżej w razie czego będę widział, coś się dzieje. Co mam tutaj ci, uwaga? To nasz. Wiem, że nasz, ale lepiej uważać. Wyspa, zgłoś. Tak, ja powinienem poszedł do góry, trzymam. Ja poszedłem wyżej, żeby się coś działo. Ja wiem, widzę właśnie. To wszystkie obciwy widzę. Niebia to na górę wsadę. Dobra, super. To kto? Ktośica? To. Pojazd przed nami jakiś jest. Jak gówno widzę. Coś tam daleko błyska, ale nie wiem czy to jest. Cudne. Samolot. To ktoś puszył. Daj o, leci tu pięknie. Oświetlaj, oświetlaj tam. Prosto we flarę? Dobra. Kurde. Jaskier, gdzie ty jesteś? Tutaj. Dobra, czego brakuje Wasiliowi, bo coś mówiłeś, ale... I właśnie, gdzie oni są? Jakieś kłopoty z pojazdem i z przemieszaniem się w związku z tym. Ale oni są za nami? Kurwa, dobra, zapytaj ich, ile czasu im zajmie, zanim będą w stanie. Bo widzisz, że jeszcze cię wyrzucają. Okej, dobra, to niech się zrównają z nami, bo mamy lewą flankę niekrytą. Oni są za nami, tak? Do ścieżkiego To przeciwnik z tego... Mam potwierdzenie, że nie żyje. Właśnie. Gnoje mają kaski. Hełmy. Kaski. Kaski, hełmy. Rowerowe. Dużo tej kaski? Rowerowe. A jaskier? Szyłka, czy co to? To nie jakby wulkan. Ostrzał do sobie. Strzelec 320-300, czyli nasza prawa pod kątem 40 stopni, tam są nasi. Bierzesz to, ruszaj do przodu, uważaj. Dobra. Mamy gdzieś tutaj medyków fabryk, żebym się mógł dać, bo nie mogę biegać. Medycy z tyłu budynku. Medycy są z tyłu, tam przy murze. Krótsza sprawa tam jest. Jak to dolata? Tam jest jakaś pelotka chyba. Zobacz jak to strzela.
prawda, jak wymieniałem, to musiałem sobie kałacha podstawić, żeby go nie miałem lewarka. Połatasz mnie, bo mi się buba stała. Spojrzę na twoje piękne ciało, wymacam cię i powiem ci, czy jest cię lepiej. Nie mogę biegać. Możesz biegać. O-o. What? Musiał się popisać. Przez Larę widział, gdzie jesteśmy. O, teraz napierdala. Okej, dobra. Super, dzięki. Taka informacja Barney. Apteczki się kończą. Posłaniajcie tu na razie, w razie czego to się pewnie do was ludzie będą zgłaszać. Wyspa? Tak idę teraz. No. Ty masz apteczek? No, mam chyba tylko jedną. No to tylko, to mam jeszcze dwie apteczki, tak naprawdę. A nie, to czekaj. Ty, ja żadnej, what? Nie, mam jedną, no. No to mamy dwie apteczki. Służyłeś swoją? Tak, teraz i zniknęła. Co to za kościół kontaktu jest? Co to jest? Twój czy wróg? Kurwa, dostałem. Jebany chuj podszedł se tu blisko. Kurde, jestem ranny. Kto tutaj dostał? Kto tu leży przed wami? Pet dostał. Przeciwnik. Ciężko ranny jestem. Dobra, zabandażowałem cię, chodź teraz podejdź. Nie zabandażowałeś mnie, strzeliłeś mi drugie ręki. Nieważne, zaraz tam sobie radę. Jebany chuj. Sam się nie poskładasz. Składam się. Zaszyć się nie zaszyjesz. Czekaj, wezmę cię i zaszyję. Ale tylko w głowę dostałem, dobra. Ja ale jak tak nie masz, nie dostałeś tylko w głowę. A nie, to... A zaczekaj, ja cię wezmę, postrzymam. Ustawcie tego łaza, żeby świecił na ten, tam gdzie ten wróg wyłazi. Weź to, przestaw sobie, bo ja to tam teraz... O dobra, fuck. Też by się przydało, strzyżwanie. Chowaj, to medycy to... Ja też ranny jestem. Na mnie się opatrzyłem. To leci do Parneya. Niech cię opatrzy. Pod murem. Dobra. Czemu Taliba leczysz? Leczę. Ja potrzebuję pomocy. Ledu. Tutaj nic nie zobaczyłem. Ja potrzebuję jeszcze. Dobra, dobra. W środku ktoś jest? Nie ruszaj się. W środku za tym murem ktoś jest? Tam nasi mogą być tam dalej, ale tutaj... Kręci... Są właśnie jakieś 15 metrów za tym murem był czarny gościu na czarno ubrany. Nie wiem czy go zastrzeliłem, dostał serię. Przechodzę. Gdzie jest ten dowódca w ogóle? Dawaj, póki świeci, żeby wychylić zanim zgaśnie. Czy wychyli? Są tutaj cali? Na razie tak. Ale tu wam wysłałem dwóch ludzi do osłony, nie wiem, będziecie pewnie tu wejść. Poszli. Są tam z tyłu. Morfinę dostałeś wcześniej? Nie brałem morfiny. Podam ci morfinę w takim razie. Wiecie, że w tym mieście też była friendly fire. No do mnie strzelali nasi, ale przeciwnika zabiłem. Ale tam od tego, no Toksa. No wiem. Powinno być środek. Okej, dzięki. Super. Pewnie się, że ten skurczybyk tam leży i gnije. Dobra, ostrożnie do tego płotu. Sam mnie nie zastrzelcie, nie?
Zwyczajnie po lewej to swój według, nie? Ja tu jestem jak coś, czasem do mnie nie strzelaj. Co on? Tak? Swój, nie strzelaj. Jak, czysto? No chyba tak. Na ile flora świeciła, no tyle. Gościu tutaj, widzisz, po prawej stronie leży. Skurwysyn tak blisko podszedł. Gdzie? Wszystko? Tutaj, zobacz. Na czarno był zasranie zubrany jeszcze. Spojrzę. Tam na front. Widzę, że fola przy... Nie, to nie jest swój, tam przy flarze to nie jest swój. Patrz, że wygląda na cywila, nie ma broni, przynajmniej nie wyciągniętą. Otworzę ciebie? Strzelaj. Widzę, że po tej porwali. Też wątpili, się odezwali. Nie zacząłeś strzelać. Ciemno. Będę ty Beriasa szukać. Tak, Gosti, ślęczysz na tym trupem. Tiberias, tu jest? Nie wiem, no, gdzie on gdzieś powie. Że z tyłu jest. ...150 metrów w przód, czy ja? Teraz muszę się przemieszczać. Przyjął, graba złodziadu. Przyjął. Chcę zaś przemieszczać. Tu jest graba. Widzieliście Tiberiasa? Nie potwierdzam. Na 300 jeszcze była jakaś nasza sekcja, jest tam daleko, a poza tym nikogo nie. A wam tego, tam chyba nie poszedł. No nic. Medu? No. Tu jestem. Znalazłeś Tiberiasa? No nie, pewnie pobiegł do którejś sekcji. Ja będę tam z tyłu wyspy, jak coś. Co tu się stało? Tak. Kość kontakt był tam. Chyba granat rzucił. Kurwa. Idę Barneya zobaczyć. Barney leży. Osłaniam. Barney, cofaj się. Do tyłu. Tu Barney. Chodźcie za płot. Panie, wstawaj lepiej. Barney nie może biegać, na pewno. Ja może. Znaczy biegać, może nie wiem, czy może, ale chodzi się. Chłopaki, zajmijcie jakieś pozycje, bo zostanie, żeby nas sami. Ej, rąbane. Dzięki. Wszyscy żyjecie? No super. Przerąbane. Ja się obrałem, opatrzę. Byście mi tylko poszli. Tego? Dobra, to już ci też pomogę. Nie wiesz, wyspa jest Tiberias, nie? Nie masz kontaktu z nim. Nie no, musimy chyba w miasto wejść szybciej, bo kurde, przerąbane jest na tych polach. Drżysz się już? Nogę? Kurwa, masz. Dobra, nogi opatrzone, jakbyś mógł mnie poczuć. Dobra. Dobra, Cali? Ja. Ty możesz biegać, Barney? Proszę? Możesz biegać? To myślę, że tak. Szybszy to. Coś cieszy. Tutaj jest morfina.
Rusty, weź mi po, wstrzymaj. Ja mu to sobie dam. Chłopaki, bo ja mam sobie rozkazy. Jak to krzyczycie, no postaram się... Podlapać się ostro, ale... Ale mnie już nie przebiło. Dobra, że cały? Zobacz, jak tam z krwią was. Jak tak, to tutaj, żebyście nie musieli się przez ten las pchać, gdzieś ciągnąć tą drogą, potem wyjedziecie na tą główną i będziecie nadzielani do A2, podczas gdy Anna zostanie trochę na tych polach bliżej rzeki po waszej prawej stronie. Tak no będzie okay, wyglądało na tarcie. Od razu na A2 jechać, tak? Tak, no A2 będziecie szturmować. W sensie znaczy... zakładam, że spieszeni od tego punktu, tak, no bo tak, to jest tak, otwarty tak. teren. Dobra, to wykonuję. Ty miej bardziej ludzi raczej po lewej stronie, żeby uważać na ten środek, nie na te lasy. Informacyjnie medycy z tyłu zostali, dwa razy zostali zaatakowani, byli ranni. Na ich okay. trochę zabezpieczyłem, ale no... Dobra, ja już do nich idę, są tutaj gdzieś przy tym, no. Tak. Dobra. O, łazo. Są? Tak. Okej. Okay. Dobra. Jaskier? Tak. Dobra. Dobra, słyszałeś, rozumiesz, jak wygląda ten plan ataku, tak? Mhm. Dobra, przedamy. Okej, okay, to przekaż to Wasiliemu, czyli że Anton oraz Anna oraz Borys będą nacierać wzdłuż głównej drogi na A2, a oni mają nacierać wzdłuż polnej drogi na W2. I niech czekają nas. Niech czekają na sygnał do ataku. Tak? Ta pozycja, na której jesteśmy, nie jest pozycją bezpieczną. Okej, wiem, obrywaliście. Ktoś zginął z naszych? Nie, ale przesuwamy łazę, więc radzę wsiadać i nie wiem, gdzieś musimy się przemieścić. Będziemy szturmować zaraz. Wasilii Tykacy, więc... z pana ataku wygląda następująco. Będziecie nacierać na punkt W2. Co? Północ od A2. Auto to zostawić? A2. Nie, jedziemy autem. Drużyna Borys. Drużyna Anna. Północ od A2. Zostań na kierowcy, resztak jest spieszany. Przemieszczamy się gdzieś tutaj za naszym tym, oświetlamy dodatkowo światłami z łaza i powoli podciągamy do przodu za naszymi. Dobra. W lekkim rozproszeniu potwierdzili. Uwaga. W razie ostrzału głowy nisko odpowiadać nad naszymi. Kontakty na 160.
Uff. RPG! Wyskakuj z pojazdu, RPG! To za flara. Przeładowuję. Co? Gdzie ty gredy masz? Tam gdzie, widziałem jak z RPG strzelali, no 2-4-0 gdzieś. 2-2-0. 2-2-0, 2-4-0 gdzieś w tamtym rejonie. 8-2-4-0 przebiegło. Dam 2, 4, 5 są nasi. Nasi? Tak, dwa na przy skałkach. A tam, no. Nic nie widzę. Ale dym widać, widzisz? Mhm. A tam nasi są, dobre. Tam gdzie z dym są nasi. No ale RPG leciały ładnie. Dobra. Okej. I bardzo nie wyspa zostaje. W razie tutaj jak wyspa się obudzi, to weźcie łaza i podciągajcie za nami tam do głównej drogi. Redu, Jaskier, biegniemy. Idziemy. Okej. Okay. Stasica, dawaj też z nami. Mam w ogóle flar, Stasica. Ja mam dwa jeszcze. Dobra, jak podejdziemy do naszego obyłka, to jeszcze trochę kradniemy. Mam nadzieję, że w mieście nie jest rozjebane całkowicie miasto. Chyba tam oświetlenie jeszcze działa. Przeszło trochę nalotów, niestety więcej już nie będzie. Aha, czemu? Potem ci wyjaśnię. Jebać? Nie, nie. Leć na razie. No, właśnie dwie nawet już dwie. Poszły, więc widzisz. Fatigi spadł granat ręczny, ale nikt nie zginął. Okej, świetnie. Gdyby potrzebowali pomocy medycznej, nie znajdują. Widzę, że dużo tych granatów ręcznych w nich wpada. Trzeba jakiś budynek chyba obsadzić i się zabunkrować na jakiś czas. Czy oni już dotarli do miasta, czy cały czas ciągną naprzód przez te pola? Bo ni chuja ich nie widzę. Anna zajęła punkt na północ od Anna. Bliżej rzeki. Dobra robota. Gdzie jest Wasili? W sensie oni są przy... No właśnie, gdzie oni? Okej, dobra. Okej, w takim razie... Przekaż Borysowi, żeby odbił w kierunku W2. Dobra. Dobrze. Pilnujemy tu lewej strony, bo tam prawa jest pilnowana po górze. Dobra, trzymamy gdzieś na razie tutaj pozycję. Teraz sprawdzić ten kompleks.
Bez płot się nie da przejść. Nie da się. Swój? Za murem swój? Tak. Tak. Dobra, widzisz tam ten budynek Stasica? Tutaj jak to zgłaszam. Jak nasi wyjadą, zaraz to, to go zajmiemy. Uwaga, w sensie... zrobić miejsce. Berku? Posłałem was w kierunku B2, bo... Pejsie o czymś Stasica, BWP przeciągają RPG. Wiesz co, tu mamy utrzymać pozycję na granaty, prawdopodobnie jest na twoim parametrze. Okej, okay. Przekaż im, że od ich lewej flanki pozycję 2 będzie próbował zdobywać Borys, no i będą próbować też eliminować ten granatnik, jak będzie wykryty. Odprawię. Znaczy tak, jest. Czyli no widzisz, Berku, gdzieś tam macie ten granatnik, spróbujcie czy jakoś wyjechać na drogę i ściągać powoli w kierunku południowym do W2, to trzeba gdzieś tam wyeliminować ten granatnik, jeśli gdzieś tam jest. To 30. Do W2 mam ciśnienie. Dobra, zaraz, no, jasne, jak raz 110, 105. No to jak mówię, jeśli za CD nie może się użyć, to trudno, będą was wspierać stacjonarnie. Cholery z dachu? Widzę, zbiega. Jest, zbiega. To na pewno jest wróg? Tak, tak. Dobra. Kierować lotem na przykład, bo to w sumie fajne. Na lot niestety już nie. Bieg trochę szybko i miał pistolet. Nie wiem, czy to na pewno... Może być... Na pewno nie nas. Co się stało z lotnictwem? Czy to jest to na pewno? Powiem ci za chwilę. Dobra. Stasica, Redu, dawajcie na ten budynek. Ono z góry jest dobra widoczność. Stasica, może się przydasz jako sokole oko. Wejdziemy tam do tego kompleksu. Też mamy iść za tobą? No, możecie wciągnąć pojazd za mury, jeśli jest otwarte przejście, będziemy bardziej osłonięci w środku. Dobra, panowie, idźcie na piechotę za mury. Gdzieś, gdzieś, gdzieś tu. Może masz wizytę? Chyba gdzie? Tędy, tędy. Wyspa? Dobra, os. W samochodzie jest. Dobra, weź wyślij jakiegoś medyka, niech popyta tutaj w Anny czy Borysa, czyli tych drużyn, które są dookoła, czy nie Anna potrzebują potrzebuje. Pomocy medycznej. Dobra. Anna potrzebuje, jest na północ od A2. Dobra, to niech jeden medyk leci do Anny im pomóc. Okej. Dawaj, Jaskier, pójdź mi tu na górę. Jestem. Okej, przychodzę. Marek, gdzie miałeś problem? Ups, cofnijcie panowie, bo spadnę. Słucham? Nie wiem. Za gruby jesteś, są, nie da się z tobą przejść na innych schodach. Nie wiem, 260 w tym sektorze powinien też Letadło lata. Okej, Stasica, wypatruj tego. No, my przejmujemy tą pozycję w RP, jak to będziemy ci meldować. Na dachu. Nie, na dachu. Kurwa, co się stało z tamtymi płotami? Czemu one są... Bomby! Aha, bomby, kurwa. Niezły harmider. Bomb medyczny tutaj! Jakieś oświetlenie w mieście działa jeszcze. Rejony te zbombardowane, to akurat tam nie ma żadnych świateł. Z
Zgłaszam. Jak tam sprawdzenie? Powtórz. Wasilij cały czas jest tam przyciśnięty, tak? Mhm. No i nie raportowali jak myślę. Okej. Dobra, powiedz im tak, niech w takim wypadku zbiorą się na pojazd, podciągną na północ do tej głównej drogi i jadą na A2. Tutaj mamy wsparcie medyczne. Dobrze, powiem, że zacznęli się jakieś 100 metrów. No jeden pies. Po prostu dobra. Przeskoczył pojazdem tutaj do Wasilij tutaj kartu zgłosi. My jesteśmy w tym budynku. Chyba ktoś już puścił. Dobra, bo mała stanka. Okej, Jaskier? Tak. Przekaż drużyną, żeby tam oszczędnie z tymi flarami strzelali, żebyśmy się z nich wszystkich nie wypstrykali. Kaktus do wszystkich, oszczędzać flary, najwyżej jedna w powietrzu na raz. Jeszcze w Borysie, wracając. Tak pokrótce chociaż jakieś kwestie techniczne, problem z przeładowaniem. A mieli też GPS-y. Stwierdził, że to jest za mało, żeby skutecznie działać na takim tym. Także byli nieskuteczni, no ale ta łączność była większym problemem. Także no, ja musiałem się kurwa Steama nadawać to bombardowanie. Ale to poczekaj, tylko coś sprawdzę. Dragunov. Sniper. Wiesz skąd? Tam gdzie się świeci. Gdzieś 310-15. O, tam jest coś jeszcze. Wow! Coś waliło do BWP. BWP sam strzelił. Nie wiem w co. Nie, coś waliło do BWP. Przecież wybuchło coś przy BWP zaraz.
Kto budował te płoty tutaj kolejne? A to jest pierwszy raz, kiedy to sprawia problem. Samolot. Co? No, to są skutki bombardowania. Pali tu coś. Lotnicy już wyszli, czy jeszcze są? Teoretycznie mogliby to rady, które mieli. No BWP, by tak strzela ten snajper. Chociaż, a nie, chyba nie, to nie byłoby chyba. No to życzę powiedzenia. 1-4-8. Zapytaj, jak tam postępy z tym przemieszczeniem. Wasili tutaj kartę zapisał w przemieszczaniu do bombieru. Zrozumiałem. Chyba dorwali tego snajpera. Ktoś tam leży. Dobrze widać dookoła, co się dzieje. Tak, to zgłaszam. Przyjąłem. Ale to fajnie. No. Barney, ty tam na dole jesteś? Gdzie stoi w ogóle u was? Pod budynkiem. A włączyliście mu światła? Włączony, no a co? A, nie, bo jak flary, jak się oddalą nasze drużyny, to będzie tu ciężko zejść później bez flar. Zajął W2, okej. Okay. No, musimy poczekać na Wasilia, żeby mieć te trzy drużyny, to będziemy na szerokości wchodzić do przodu i tyle. Mam wejściówkę. Okej, okay, Anna? Tak. Tutaj jak co to? Tam? Uważaj, bo coś już do was napierdala. Co to było? Anna, sprawdzaliście te zabudowania na północ od siebie? Fuck! Dostałem! Ze wzgórza! Tip? Mhm. Borys zapędził się 100 metrów w głąb miejscowości, na razie oczekują. Okay. Wstałem w nogę. Niech tam zostaną. No, oczekują. Tak. Jak to? Patrzę cię, pozwól. Chwilę, bandażuję. Wasili, tutaj kaktus, czy jesteś na pozycji? Wypadkujesz? Ale się na mnie uzięli, ja pierdzielę. Tutaj kaktus zrozumiałem. No tam właśnie wychodzą na kontakty. Dobra, spoko. Jak tylko ten cały Wasili się tu zbierze, bo to zanim się tutaj cofnąć, trochę długo im to zajmuje. Nie, czekaj, będą opatrzeni. Chyba nie możesz. Nie, do W3 będą jechać. Oni mieli cofnąć się na A2, ale... Dobra, Borys się zapuścił do przodu, Jaskier, ale ten... Dobra, sam jadą. Nie papa, słuchaj. Czekaj jeszcze. Tutaj Kaktus, Wasili, rozumiałem, wyeliminowany PTR. Tak, Rafalo poradził. Wtedy zajmiecie te zbudowania przy W3.
czy Wasili, który tu właśnie podjeżdża, potrzebuje pomocy medycznej. Ktoś nie, nie mogę biegać w tej jak ktoś. A to trudno. No. W tym? To był dźwięk, rozkręcają gąsienicę. Jak to Wasili, Wasili? Dobra, Redu, tobie jest w stanie ktoś pomóc z medyków? Chyba nie, bo nikt nie ma apteczki. Zrozumiałem, Wasili, już do was idzie medyk. No, Wasili melduje zapotrzebowanie na medyka, chyba tak. Tasman. Ja będę na dole przy łazie jak coś. Wyspa ogarnie wszystkich, którzy potrzebują medyka. I zrób mi coś z Redem, jak jesteś w stanie, bo on nie może chodzić. Red, potrzebujesz pomocy? A, biegać nie mogę. To chodź tu. Chodź do mnie. Sprawdzę, co ci dolega. Dobra. Jedynym ratunkiem dla ciebie jest apteczka. Podam ci ostatnią moją. Takie dzięki. Chyba żadną w okrawie. On to chwilę potrwa. Z pół minutki mi to zajmie. Dobra. Nadaj do Borysa. Masz czas 15 sekund. Dobra, sprawdź teraz, czy możesz biegać. Mogę. Super. No to dzięki. Bardzo mnie to cieszy. Borys, tutaj kaktus będzie przejeżdżał za waszymi plecami i znajduje się obecnie na pozycji A2. Odbiór. W sumie to nie jest głupi pomysł, dzięki. Jeszcze mam spalkę rada specjalną. To damy. To wołać spalkę? Tak, wołać spalkę. Dzięki, wyspa. To rana zszyta. Spalkę? Cały, tak? Wasili? Jeszcze tu masz jakieś straty? Tutaj za murem. Minus jeden. Okej, dobra. Jak twoi ludzie będą połatani, przejedziecie tutaj drogą na południe przez W2. No i od stamtąd będziecie zajmować w kierunku W3. Jakieś 50 metrów w W2 w tej chwili jest. No i tyle. No i potem będziemy się równolegle drużynami przenieść. Mamy, powinno być chyba ze 20. Dobra, dzięki, odbiorę jeszcze. Dobra. Czas mam go. Przyjął. Do osłaniaj front pojazdu. Jak już tam służyjemy, to będzie lipa. Mamy. Słuchaj. Czekał z czerwonym. Będziemy generalnie stąd odbijali na południe. Dojedziemy do Bakenu po prostu. Dobra. Ja
Ładne schowki. Dobra, wiesz co, tip, jak ty się tym bawisz, to one się kurwa mnożą w tym pojeździe. To. Czekaj, wyrzucę cię. Możesz ty wyciągnąć, to wyrzuć. Kurwa, nie wiem, co to za ruska technika, nawet nam nie powiedzieli, co nam dają. Jedna, druga. Tak. Nie widzisz nic? Nie. Chujowa jest ta pozycja teraz. Nie było troszkę jaśniej, to było lepiej. To miasto w ogóle jest jakieś takie pierdolone. Nie mrane. No. Pomykamy w dół. Dobra. Ruszaj do zakrętu, zabezpiecz zakręt. O, już żona zwalą. Łazem co? Możecie wejść w łazę. Tak będziemy jechać. Gdzie tip? Tip jest przy wejściu. Jest na ulicy. Jaskier? Tak. Nadaj do Borysa oraz Anny, że mają ruszać na swoje punkty. Wasilij już się przemieszcza, tak? Tak. Anna i Borys, tutaj kaktus, przemieszczajcie się na swoje pozycje zamierzone. Ponownie ruszamy całość. No, jedzie wyspa. Uciekać. Anna, tutaj kaktus. Przemieszczajcie się na pozycję kolei. Całość. Stanęło, że ja nagle przestałem biegać. Tylko sprintować mogę. Wszyscy idą? A. Dobra, przeskakujemy przez tą kolejkę. Stasica, ustaw się tu jak możesz i trzymaj tam lewą. Okej, Anna ruszyła prawą stroną drogi. Jak tylko dojedzie tam dalej, gdzieś pod tamte zabudowania, to wyskoczymy na lewą stronę. Złapiemy te budynki, będziemy ich tam wspierać przy tym. Dobra. Dobra. Okej, biegniemy. Szturmujemy razem z piechotą, trzeba nadać trochę dynamiki. Nadaj Annie, że kaktus przemieszcza się ciut po ich lewej. O, może jak dobiegniemy.
to? To się boi. Dobra, dobra, łapać pozycję, ubezpieczać. Ostrożnie, ostrożnie, panowie. Po prawej mamy naszych, przed nami możemy mieć przeciwnika. Drużyny po lewej stronie są jakieś 200 metrów na południe. Wyspa, możesz zostawić światła i na razie wysiąść. SWD? Uwaga, słychać snajpera ze wzgórz na południe. 150. Tu przed nami jest taki wysoki budynek dosyć. Tu jest, no? Można by się stąd rozejrzeć przed nami. Ale tam kopca. Nie? Ale z tyłu było go słychać przecież. Kurwa fix, no. Też wiem, że był z tyłu. Do momentu, aż go nie było. My to jesteśmy.
pomiędzy A3 a A4. Bym miał widział te A3 A4. Jak światła jest więcej. Nie. Redu, Redu, jesteś gdzieś tu? No, jestem. Redu, idź z Ostim, osłaniaj go. Gdzie iść to z nim? On będzie szedł do Wasilia im pomóc, oni są na południe. Dobra, Osti, gdzie jesteś? Tego, tu stoi Osti. Jesteś miejsce, czy nie? Idźcie razem w każdym razie. I jeszcze, teraz jest w plecaku. O, jest miejsce, dobra. Lepiej za murek się schowajmy. Dobra. Redu, tylko weź się wycofaj tak na około pójść, bo tu na prosto, kurwa, jeszcze na kogoś trafisz, nie? Prowadzisz, czy mam prowadzić? Dobra, ja. Po której drużyny mam iść? Wasili? Dobra. Przejdźcie przez pozycję W2 i W3, żebym ja widział na mapie, kurde. To jest tak. W2 jest tam. A, dobra. No widzę tam za smugaczy pójdziemy, to może tam będą. Chodź. Jesteś za mną? Osti? Nie słyszę cię. Osti? Jestem za tobą. O, dobra. A, widzę ich chyba. Okej. Dobra. Chyba ich słychać nawet już. O kurwa, co to? O kurwa, gaz. Przyda się później. Tam nasi, o. Powinni być przed. O, są z tyłu, chodź. Do rannego od razu ciągnął. Dobra, jestem, jest medyk. O, medyk. Nawet nie dostałem informacji. Wstrzymaj tam Starker, Scar. Generalnie daj jakiś tam znak Starkerów, żeby na razie wstrzymał. Medyk przed do nas przyszli. W sensie medyk. On, połataliśmy go generalnie, no ale nie jesteśmy w stanie go ocucić. Dużo krwi, kurwa, stracił. Jasne. Tu niedaleko stoi ciężarówka. Kilka kontaktów tam wytłukliśmy. Pozwolimy sobie ją zajebać. No, ja się nie obrażę. Już tam chyba jeszcze nie jest czysto. Tak, my tam mieliśmy kontakty. Damy radę. Nam się przyda, kurwa, trochę światła. Wiesz co? Weź, niech Predek da radio krótkie Stalkerowi, kurwa, bo ja dostanę downa z tym hopem dzisiaj. Ja mam. Tox, ja mam radio, mogę mu dać. Przyjął. Dobra, to Szakal przekaże Stalkerowi, bo ja dzisiaj ze Stalkerem, kurwa, jak ja mu nie będę mówił wszystkiego, co ma robić, to same zmuszało. Stalker ma. Stalker naprawdę potrafi dowodzić piechotą, ale nie, kurwa, z pojazdem. On po prostu tak nie ogarnia z pojazdem, że to jest masakra. Tasman, będziesz żył. Nawet już. Ty Polak, nie Francuz, to będziesz żył. Tasman? Jestem, kurwa. Akurat on to super. Ruski. Pół dnia, kurwa, byłem martwy. Już jest cały trzeci granat Tasman w zęby przyjął. A, to jest na cały już.
Dobra, kurczek, dzięki wielkie. Dobra, to spadamy. Was odeskortować was gdzieś? Nie. Mniej ludzi się porusza, cześć, tutaj tym bezpieczniej. Dobra, to będzie czekane. Dobra, dawaj, chłopaki. Dobra, Tasman jest cały. Biegniemy do was. To macie jeszcze jednego rannego Tox? Nie, już wszyscy czali, już jest git. Dobra, to my spadamy. A weźmiemy tą ciężarówkę, co tam była. To jedziemy szybciej, przy okazji trochę światła się zawsze da. Zrobił się kolejny problem. Musisz zgłosić to tam. Kurde, nie mam radia. Ja mam krótkie. No to powiedz tam, jak ktoś jest przy Tiberiasie, żeby powiedział, że zwijamy ciężarówkę, którą znaleźliśmy. Wyspa zgłoś? Do waszej pozycji podjedziemy gazem. Zaczniemy sprawdzić ciężarówkę. To przekaż to, bo mi się myślę, że jest. Zabrałem ciężarówkę, jest! Starczyło zabrać ciężarówkę, widzisz. Tutaj dobrze jedziemy? Dobrze, tu pola się przejeżdżało. No musimy jechać tędy. A, my za płotem żeśmy tam. No to chuj. Jakoś się tam spotkamy. Gdzieś tam była zamknięta, coś. Widzisz? Prawej strony, nie? O ja pierdolę. Kto tu taki płot postawił? To nie ma klaksona najważniejsze. Te jaja. By nas nie zastrzelili. Brama jest zacięta, nie wyjdziemy. Co? Brama się zacięła, nie wyjdziemy. Zardzewiałe to jest, kurde. Czekaj, czekaj, jak to? Ja tu jestem czarny, ja dam radę. Nie, nie da się. Tiberiasa tu nie ma z wami? Jest tam, w budynku. A. To my objedziemy to z lewej strony jakoś, kurde no. No ale musimy tak przejechać tymi samochodami, nie? Od południowego zachodu nie ma. Dobra, to ty tam Osti dołącz do swoich. Ja wezmę tą ciężarówkę, wy tam... Nie tym no, zostaw ją tutaj, bo przecież jak będziemy wychodzić, to też tędy. Ale jak przejedziesz przez to? No ale jak przejedziesz, to jak będziemy... Czekaj, muszę ciężarówką to staranuję, czekaj. Boże Święto, co byś... Dało się, dało. No i wszystko się da. A ciężarówkę jeszcze trzeba podprowadzić. To jest. Weź może ustaw ciężarówkę, żeby wyświeciła na to wejście, bo to jest jedyne wejście, więc jak ktoś będzie z tamtej strony podchodził, to będzie widać. No dobra.
Dobra, jeden świeci na schody, drugi na wejście. A idziemy tu, są z tej ciężarówce w ogóle. O, apteczki. 10 aż. O, panowie medycy, w ciężarówce są apteczki, niech każdy sobie dobierze po dwie. To też macie 4 apteczki. Stawy pierwszej pomocy. A to nie, to takie, to nie są te. O, nie te? Nie, fałszywe te. Aha, dają tylko morfinę i ten. Ale daj tak coś. Tak? Dobra, dobra, to się nie. Dobra, my stąd będziemy schodzić w zasadzie zaraz. Tak, tak. Zbieramy się, musimy iść do przodu. Pozostałe drużyny pro, aż tylu bojówkorzy, stąd nie ma ani świetnego widoku. Ciocia miała wąsy, byłaby bujasz. My mieliśmy tak szczęście, że żeśmy ciężarówkę znaleźli, kurde. Spoko, dobra. Jest tu jakaś brama od tej strony? Dobra, chyba tu jest brama. Jest? Okej, dobra. Medycy, okay. Podciągnijcie pojazdy pod tą bramę z tej strony. To ja jadę pierwszy, ja rozjebę tą bramę. No. Jesteś w stanie rozjechać ten mur? Kurwa, to jest gaz. Okej, Redu, możesz na razie spieszyć, wchodzimy w te zastosowania, trzeba je sprawdzić. Jak taran, kurwa, ty. Gaz lepszy niż bewup. Dobra. Sprawdzajcie po kolei te budynki, ja trzymam tutaj front, mam dużo prześników. Czysto. Jesteś pewny? Okej, swój, swój. Nie jest czysto, bo jest brudno, bo jest ciemno. Dobra. Czarno. Nic nie widzę. Ta. Nie wiem, że solidny kompleks, trzeba będzie tam wejść. To wygląda na mieszkanie. Okej. Okay. Wiecie co, ja będę jechał z ciężarówką za wami, żeby wam świecić, bo chuja widać. Tak, tak. Wiedź i możesz rozjechać tu kolejne. No? Przyjąłem od punktu 4 na drogę. To jedzie? Słyszałeś? Gdzie? Na wódkę. To jedziecie. Co? Na pacę. Wyspa? Co? Redu, rozjeb ten mój przed.
czy nam tylko brakuje jednej rzeczy? Tak, tak. Tu uśliknąć. Frontem dziurę zrobił. Kurde, o. Edu. Co? Piękna żmura. Brakuje nam jeszcze RPG, żebyś normalnie spędzałem się. Kurwa, cholerne chaszcze. Dobra. Ja nie przejadę przez chaszcze. Mnie nie rozwalisz. Chyba. Dobra. Dawaj Redu tutaj na... No. Okej. Okay. Kurwa, trzeszczą na tym radiu jak jasna cholera. Jaskier? Jaskier był w budynku. Ja sam nie mogłem z niego wysiekać, nic nie widziałem. Jaskier! Tak? Gdzie jesteś? Mówię, zabezpieczam do budynek. Jestem na szczycie. No to schodź z niego. Po pierwszym piętrze nic nie widziałem, chcę puściłem. Dobra, Redu, nakręcisz to jakoś w lewo, tą alejką. Mm-hmm. Musimy objechać to pole, nie będziemy w niej aż wjeżdżać. Przebijemy się do tej polnej drogi na południe i do K5. Na południe do K5, dobra. O! W lewo, tak? Jasko, idziesz? Redu, ja za tobą biegnę, bo by się zatrzymał. A ty rozjebałeś mu. No czekaj, K5. To zobaczyć, gdzie to jest. Kurwa, gdzie my w ogóle jesteśmy? Czekaj, przejechałem przez mur, to znaczy, że... A, to przed nami. Dobra. Nie? Dobra. Ja za tobą biegłem. A nic nie słyszę w razie żarówki. Gdzie oni są? Tam... Będzie wcześniej. A. Bo ja się potknął na kocyku i się wyjebał i go tam leczył. Łaza jeszcze muszę podprowadzić. No wysłucha Boże. Ale ten murek czy tych chaszczek jakiś kurde? Ma chyba głębokość na 2 metry. Oho. Przez pole przeszli. Okej. Dobra, jedziemy wzdłuż tej drogi. Redu, gdzieś tam przed samym skrzyżowaniem wywal jeszcze dziurę w płocie po prawej stronie, żebyśmy mogli wejść między te zabudowania. Dobra. Samochodem. Tutaj wywalił. Prawo? Tak. Odsuńcie się.
Okej, zajmujemy tu pozycję, trzymamy front. Okej, nasi po lewej. O kurwa. To jest piękny obrazek, który tu się dzieje. O kurwa. Dobra. Okej, panowie, trzymajcie tutaj wszyscy w rejonie tego pojazdu, Osti, Redu. Ten Jaskier też tu zostań na razie, ja idę zobaczyć u Borysa, jak sytuacja wygląda. Podskoczę na to pięterko. Dobra, trzymajcie się po prostu przy tym, przy tym skrzyżowaniu. O kurwa. Inba. Ja rozumiem, że my jesteśmy armią radziecką, ale żeby pracować jako murarze. Ten gaz już nie do zajebania. Co? Mówię, że ta ciężarówka to jest nie do zajebania. Kurwa. Już rozwaliłeś 7 murków. Przejedzie przez wszystko. No nie przez wszystko, przez tamte hasz. To nie. Do młodszej siostry nie dopuszczę. Jak to nie? Dość agresywnie, trzeba przyznać. Odezwał się. Zróbmy punkt medyczny. No. Pod nazwą Czarny Krzyż. Tutaj jak to zrozumiałem. W porządku, znajdujemy się w punkcie K5. Przed nami rzeka. Zboju ta rzeka. Zlej. Kurde, jest tu tak jasno, a ja na mapie dalej chuja widzę. K5 jesteśmy, tak? Bo musisz na nią patrzeć z drugiej strony. Wiesz co, T5 to chyba skutek bombardowania. No tak, do niczego innego. Tylko no właśnie skąd to rzuciło, skoro zabudowania obok są nieuszkodzone. Zobacz co ma na lufie. Nie widzę. Już patrz. Człowieka? No dobrze widzę? To jest załogant chyba. No. Wysyrało go z lufy. Chyba z północnej strony miasta daleko. O. Wysrało go z lufy, jak się przewróci. Defekacja nasadkowa. AKM. Cześć, co tam się tak pali, widzisz? No teraz no, coś w lewo w rozjebali. To nasz? Nie, wrogi. Nie, wrog. Może kolejną ciężarówkę, kurde no. Szkoda tylko, że ciszy nie odpadał tutaj. Na dole przyprawy jakieś mają. Jakiś sklep. Dobra, ja podprowadzę tu ciężarówkę. Pada flara właściwie. No. Wydawało mi się, że coś się rusza w krzakach. Kurde, a co się z wyspą stało? Być może to było przewidzenie. Właśnie, gdzie jest wyspa? Wyspa pojechał. Szuka wyspy szczęśliwie. Wiecie, że tu jest reklama Nokii 3310? Gdzie? No. Instant Mobil. Instamobil nie brzmi wydarzy. Tu suweniry. Nie znam arabskiego. No co, ściągają z Pakistanu wszelką elektronikę. Dla was nie wiadomo. Mam wiadomości.
To jest taka, że jak są ci na bieg, to nie kończymy. Dobra. Że nikt nie umarł. Ledy. Jak to możliwe? Tak, jedna osoba. Nie, to nieprawda. Ci medycy w ogóle się nie sprawdzają. Chyba wyspa jedzie. Przepraszam? Coś cię puszczą, już cię podali, tylko mi wyśpieszą. Gdzie wyspa? No słyszałem łazę, jak jechał. To idziemy gdzieś? No. Przemoc tam tej strony jechał. No nie wiem. Kogo przywiózł? Przywiózł kogoś, chyba Marasa. Nie, jedzie z Tiberiasem. Z Barneyem. Przecież tam byłem. Kurwa, przybył. Dobra, już tam tutaj, dobra. Jedziemy tam. Okej, Stasi, co coś nowego było widać? Nie. Jakby tamte budynki były fajne. Bo tutaj to, ten domek to jest masakra z nim. Zobacz, już podaj. Czekaj, bo nasi medycy muszą jeszcze poskładać Wasilego w dowódce, żeby mi chodzić. Co to? Aha, nie ma, dobra, okej, przekaż Wasilemu, że niestety apteczki już nie ma, będą musieli działać tak, jak mają. Ale mają zestawy do życia przecież. No, ale chodzi o chodzenie, o apteczkę, apteczki nie ma. Chodzi o chodzenie, że nie może biegać gość. Dobra. Okej, powiedz, to, dobra, wydaj... Przekaż Wasiliemu, że niestety nie dostaną apteczki i przekaż, żeby wszystkie drużyny udawały się do punktów szóstych. Szóstych, mhm. Wasili, tutaj kaktus głoś. Wasili, tutaj kaktus, będziecie musieli zapatrzyć się w lektykę dla dowódcy, nie będzie. Z powodu siły wyższej. Wszystkie pododdziały grupy kaktus przemieszczać się na pozycje szóste, zaznaczone na mapie. Tutaj kaktus zrozumiałem. What? O kurwa. To było. Co tam się dzieje? Ja pierdolę. Ty granaty jakieś poszły. Granaty rzucają. Nie. Może w nas rzucają. I może tam są skurwiele. Wychodzący granat. To ja też nie dorzuciłem. Granatę, chuj tam. Nie dorzuciłem, dobra, dobra. Łapcie. Słabo. Ale dorzucił. Dobra. Redu, wy wyjedziecie pojazdem na tą alejkę tutaj po prawej stronie. My będziemy przechodzić przez te zabudowania po lewej. Dobra. Okej, wszyscy.
walą do nas? Nie. Coś widzą tam, ale nie wiem. Dobra, to nie wychylać się pod linię strzału. Okej, trzymamy tutaj front, no. Leży jakiś nimiuch. Okej, co są w stanie coś zrobić, czy nie? Tutaj jak to zrozumiałem, podejmują próbę. Okej. Zabijałem, nie wiedziałem, że nie żyje. Na południe. Może spróbować się puścić przynajmniej z jednym, dwa zabudowania, co? Gdzie? Gdzie na południe od nas. Znaczy, dobra, czekaj, sprawdzimy tu między tymi budynkami. Okej, Dobra, ja spróbuję się. I dość otwarte przejście. Dobra, gdzieś tu zaraz powinien być Borys, przecznicę dalej, więc... Jeśli tu nikogo nie będzie, to wracamy się do ciężarówki. Dobra. Okej, wychylimy tu na drogę, wrócimy się do ciężarówki, bo nie ma co ryzykować na zbyt otwartym terenie. Kolejną przecznicę zabezpieczy Borys. Dobra, Redu, stój, na razie czekamy. Trzeba medyków naszych ogarnąć. Redu, cofniesz się i zobaczysz, co z naszymi medykami, żeby tutaj przyszli? Mhm. Oni tam zostali wcześniej, ich ułaz tam został, oni gdzieś cholera wie, gdzie się schowali. Dobra. Tak. No, medyki. Jesteście tu? Poniżej kolana. Nie masz tam na biurze. Wyspa. Tak? Skończycie leczyć, to dołączcie tam do Tiberiasa. A co, potrzebujecie pomocy? Nie, ale macie dołączyć do nas później. Dobra, no to strada, czekaj. No, podaj mu krew też. Nie, Rizet nie potrzebuje tej krwi, bo został szybko łatany. Weźcie sprawdź Sonego, bo Sony też trochę krwi stracił, chociaż mi się wydaje, że tam nie może stracić. Sony już poszedł. Jestem tu. Jezus, dobra. Medycy? Sprawdź go, ale mi się wydaje, że musisz tak? Nie już powiedzieć. Chłopaki, macie na A6 jechać tam, jak ponoć potrzebują pomocy medycznej. Na A6, tak? No, meldowali wam na radę, nie wiem, czy słyszeliście. Nie mam, ja nie słyszałem. No to wam mówię, że takie je miałem wam przekazać, jak tylko. A gdzie? Moich. A6. A6.
Dobra, ja wezmę, ściągam kurwa. A 6 albo 7, wydaje mi się, że było A6. W każdym razie na alfa wzywało, nie? Także oni będą albo na jednym, albo na drugim punkcie. Ktoś ma dużo medykamentów? A nie, czekaj. Dobra, morfina potrzebna ci? Kogoś to łapacie? Na A6? Mogę się udać. Tak? Mnie, Darek. No to dawaj, już nie pojedziemy. A co z pozostałym medykamentem? No ślepne. Dowódco, możemy tam jechać na A6? Wyspa? Co? Możemy tam na A6 pojechać z Ostim? No jedźcie, ja się jeszcze tu muszę zająć. Dobra, ruszamy. Kurwa, ale ja nie wiem co z nim, bo nie można mi tego zdjąć. No sam. Ej. Jadę z wami. Później pokażę wam, jak będzie dojechać do Tiberiasa. Lewo, lewo. Tutaj. Jest tu jeszcze jakiś medyk wolny? Ach, tak, no właśnie, może bym strzywanko poprosił. Okej, okay, dobra. Mam dla was wiadomość. No. Dobra jest taka, że będziecie żyć, a zła jest taka, że nie pobiegacie. Drogi rozjebane, to nie pobiegam. Hosti. Słucham? Jak skończycie lecieć, to dołączcie do Tiberiasa, to tutaj idzie jest ciężarówka, nie? Tak. Nie możecie ich dawać. Mieliśmy tylko trzy. O! Dobra, nadaj. Dlaczego? Na punkty 7 odpowiednio oznaczane na mapie. Medycy są w trakcie leczenia żołnierzy. A6 ta, też. Tak. Już teraz już wiem, spoko. Spoko, wysłałem cię, a potem dostałem informację. Dobra, dawajcie, idziemy do przodu. W tamtą stronę przemieszczamy się, ciągnij ciężarówką. Dobra. Tutaj bomba chyba trafiła. Dobra, Jaskier? Tak, to sprzyjął. Wasilii na pozycji. Dobra. Nasz przebieg, nasze na południu. Hmm.
Dobra. Nadaj do wszystkich, że uznajemy miasto za zabezpieczone do tego punktu i kończymy. Okej. Tutaj każdy dziwnika do wszystkich prawie nie ma. Miasto ich zostało ganiać. Zabezpieczone. Zadanie zostało wykonane. Kto był adminą? Nie patrz. Oni są medycy? Dagon na pewno? Czysto? Tak, on jest... Nic, zajęliśmy miasto. Społkowałem go. Chyba on jeszcze jest cały czas na tym, tak? Anna ma wrogie T-55. Chyba już nie ma. Chyba już będzie ma. Podskoczę do przodu sprawdzić. Kurde, z tobą. No jeszcze tam coś waląc tamtą kurwa. Jak z resetem? Udało się? Tak, tak. Poskładany, ale